Czas zapomnieć o SL60. Nowa, lepsza lampa SL100D od Godoxa. Siema, z tej strony Rafał. Witam na kanale, na którym dowiesz się więcej o sprzęcie i za co go generalnie cenię. A w tym odcinku przedstawię Ci wady i zalety lampy Godox SL100D, które mogą Ci pomóc w zakupie tego sprzętu. Na początku chciałbym zaznaczyć, że sam sprzęt dostałem do testów i nie mam żadnych korzyści finansowych z tego powodu. Oraz nikt nie miał wpływu na materiał. Cała ocena tego produktu to są moje osobiste wrażenia. W cenie około 865 zł nie spodziewałbym się torby transportowej. I tak właśnie jest w tym wypadku. Całość przychodzi podobnie zapakowana jak SL60W, czyli dość standardowe opakowanie, plus całość w środku jest zabezpieczona styropianem. W środku znajduje się lampa, reflektor, przewód zasilający i osłona na sam chip. Sposób zasilania nie różni się od młodszego brata, sam zasilacz i kontroler znajdują się w lampie. Z racji, że lampa ma wbudowany kontroler, całość sterowania znajduje się z tyłu. Do dyspozycji mamy dwa pokrętła, które tylko się obracają. Po prawej stronie mamy regulację siły świecenia w odstępach 1%. Aby uzyskać do nich dostęp, wciskamy guzik oznaczony jako efekty i lampa dzięki temu zmienia tryb. Do dyspozycji mamy ich 8 z możliwością regulacji intensywności. Pod wyświetlaczem znajdują się guziki odpowiedzialne za zmianę grupy czy kanału, w razie gdybyśmy chcieli sterować lampą z pilota. Przedostatni guzik jest odpowiedzialny za Bluetooth. Dzięki niemu możemy sparować lampę z aplikacją Godox Lite, która działa całkiem sprawnie. W samej aplikacji możemy robić wszystko to samo co z poziomu lampy, pod warunkiem, że będzie włączona. Ostatni, ale nie mniej ważny guzik to Power On-Off. Lampa jest głównie wykonana z plastiku, a sam plastik nie sprawia wrażenia taniego. Całość wygląda solidnie, a urządzenie jest niewielkich rozmiarów i waży ledwo 1,6 kg, więc z ewentualnym transportem nie powinno być żadnego problemu. Przyciski są gumowe, a potencjometry chodzą z delikatnym oporem. Sama regulacja nie sprawia żadnego problemu. Otwory wentylacyjne znajdują się na spodzie, a wywiew jest z tyłu wokół panelu sterującego. Uchwyt do regulacji niestety bez poprawy. Zastosowany mechanizm jest z plastiku i podczas zmian wydaje specyficzny dźwięk. Sam nie miałem problemu, aby udźwignął on softboxa o wadze prawie 2 kg. Kwestia wentylatora oraz generowanego hałasu przez niego wcale nie uległa poprawie. A wręcz moim zdaniem jest gorzej. Jest po prostu głośniejszy. W dodatku trzeba mieć na uwadze, że wraz z wzrostem siły świecenia od 0 do 100% wentylator również trochę przyspiesza, czyli krzywa wentylatora jest zmienna, co przekłada się oczywiście na dodatkowy szum. Gdy lampę ustawimy dość blisko mikrofonu, z pewnością on będzie słyszalny i w postprodukcji trzeba będzie go dodatkowo odszumiać. Jeśli w poprzedniej lampie denerwował Cię hałas samego urządzenia, to na Twoim miejscu nie brałbym jej pod uwagę. Mi osobiście to nie przeszkadza, ale wiem, że może to być jeden z kluczowych czynników przy wyborze. Od strony technicznej podam kilka suchych faktów. SL100D jest to lampa światła dziennego o barwie 5600 kelwinów. Moc maksymalna tej lampy to 100 W, a odwzorowanie jest na wysokim poziomie, serii 96. Z nałożonym reflektorem producent deklaruje jasność na poziomie 32000 luxów z odległości 1 metra. Myślę, że jest to solidna pozycja na rynku, stosunkowo niedroga do mocy, którą oferuje. Powiedziałbym, że cena jest równa jakości, którą otrzymujemy. Jednocześnie nie jest pozbawiona wad, o których trzeba pamiętać przy wyborze. Sama regulacja pozycji lampy nie należy do najwygodniejszych, a poziom generowanego hałasu może mieć znaczenie na planie czy w studio. Sam osobiście pewnie ją bym wybrał w okresie, gdy szukałem mocniejszej lampy.
I tak, przyznaję, że model SL60W był dosyć długo ze mną. Jednocześnie okazało się, że moc 60 W w tamtej lampie było dla mnie w wielu sytuacjach po prostu za słabe. Na dzień dzisiejszy uważam, że lampa o mocy 100 W wystarczy Ci spokojnie do wielu zastosowań. A jeśli budżet Ci na to pozwala, zdecydowanie warto dołożyć kilka monet do tej lampy. Jeśli podobają Ci się tego typu materiały, daj znać w komentarzach, czy mam robić ich więcej. A korzystając z okazji, zapraszam Cię do subskrypcji. Jak również na grupę Lensbusters. Link do niej znajdziesz w opisie. Tyle ode mnie. Cześć i do następnego.